przez wielu ciągle uważany za planetę. Pomimo, że ten tytuł stracił w 2006 roku, dokładnie 24 sierpnia, dlaczego stał się planetą karłowatą? Oto historia reklasyfikacji Plutona. W roku 2006 Międzynarodowa Unia Astronomiczna stworzyła trzy zasady klasyfikacji planetarnej. Pierwsza zasada mówi o tym, że planeta musi okrążać Słońce, co wyklucza wszystkie księżyce z naszych rozważań. Przykładowo Ganymedes, największy księżyc w Układzie Słonecznym, jest większy od Merkurego, ale nie krąży wokół Słońca. Druga zasada mówi, że jego kształt musi być zbliżony do kuli. Trzecia zasada mówi, że obiekt ten nie może mieć na swojej orbicie innych obiektów o zbliżonej masie. Pluton nie spełnia trzeciego warunku. Dlatego podjęto decyzję o jego reklasyfikacji do statusu planety karłowatej. Dodatkowo Pluton porusza się o bardzo dziwnej orbicie. Jego płaszczyzna obiegu wokół Słońca nie pokrywa się z innymi planetami w naszym Układzie Słonecznym. Dodatkowo w blisko 400% składa się z lodu. W okolicy Plutona znajduje się również bardzo dużo ciał niebieskich o zbliżonej masie.